Ej, ty! Daj mi pierścień, otworzę portal. Dobrze. Jako nowy członek naszego bractwa zasługujesz na ten honor. Ale cały czas czekam na wiadomość od Watrasa. Wyruszymy, gdy ją otrzymam. Mam dla ciebie wiadomość od Watrasa. Bardzo interesujące. Weź ten pierścień. Spotkamy się przy portalu. Będę tam na ciebie czekać. Jeśli Nefarius ma rację, portal otworzy się, kiedy tylko umieścisz tam pierścień. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie można na to liczyć. Trzeba się nie uderzyć. Nie wiem, czym on się tak... Czy coś się w końcu zmieni? Tak, naprawdę tak powiedział. Było dokładnie tak, jak... Nie wiadomo już, komu można było. Było wiadomo od dawna. W końcu i tak trzeba się nie uderzyć w sam środek. Naprawdę nie mój problem. Myślisz, że ja mam lepiej? Trzymam się od tego z daleka. Nie wiem już, w co to tylko wierzyć. Plotki. Myślisz, że ja mam lepiej? Nie wiadomo już, komu można. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Thank you.
Doigrałeś się. Doigrałeś się. Thank you.
doszło do mnie nic na ten temat. Nie mów, że o tym nie wiem. Powinien być mądrzejszy. Sam by na to nie wpadł. Ode mnie nie musisz już się obawiać tych zakapturzonych postaci z góry. Załatwiłeś ich? Gratuluję. Coś mi się w nich nie podobało. Założę się, że mielibyśmy przez nich niezłe kłopoty. Myślisz, że ja mam to lepiej? Naprawdę nie mój problem. W końcu i tak go oczywiście dozaliśmy. Znaczy, bym się do tego zabrał. Hej! Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować, ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. Wszystko będzie dobrze. Bez Malaka nic tu nie zostanie zrobione. Jeśli wkrótce coś się nie wydarzy, będę musiał opuścić swoje gospodarstwo. Mam nadzieję, że niedługo wróci. Zabrał. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Inaczej bym się do tego zabrał. Mi to do głowy. Nie mój problem. Chyba znalazłem na farmie Bengara pracę w sam raz dla ciebie. Trzymam się od Słucham. Tego z daleka. Przełęcz do Górniczej Doliny kończy się tuż przy farmie Bengara. Biedak ma więc mnóstwo problemów z różnymi bestiami, które schodzą z gór. Przydałby mu się ktoś do obrony farmy. To rzeczywiście niezła propozycja. Przynajmniej nie musiałbym tu siedzieć i gapić się tęsknym wzrokiem na kuźnię. W porządku. To będzie kosztowało 800 sztuk złota. To dużo pieniędzy. Cóż, dla jednego z nas zrobiłbym to za połowę ceny, ale dla ciebie... Ciągle to samo. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Tak, jakby mnie to oto twoje złoto, że ja mam lepiej. Świetnie. Nim wyruszę na farmę Bengara, zastanowię się, kogo mógłbym zabrać ze sobą. Do zobaczenia. Mój problem. Nie wiem, ty mi nie zasłużyłeś sobie na to.
Powinien być mądrzejszy. Nie mówi ci przecież nic nowego. Sam tak mówiłem. Przecież wiedział o tym wcześniej. Trzymam się od tego z daleka. Wiadomo od dawna. Tego jest więcej. Hej! Bengar cię potrzebuje. Chcę, abyś wrócił na jego farmę. Jeszcze nie zwariowałem. Tam jest niebezpiecznie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Zatrudniłem najemnika, który będzie pilnował farmy. To zupełnie co innego. Ale zaraz, kto będzie go opłacał? To już mój problem. Chyba odebrałeś mi wszystkie argumenty, prawda? Prawda. Dobrze, a zatem wrócę na farmę. Mam nadzieję, że ten twój najemnik zna się na rzeczy. Doigrałeś się. Thank you.
tam jest. Hej, ty! Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować, ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. Wszystko będzie dobrze. Bez Malaka nic tu nie zostanie zrobione. Jeśli wkrótce coś się nie wydarzy, będę musiał opuścić swoje gospodarstwo. Mam nadzieję, że niedługo wróci. Nic mnie już nie dziwi. Przyszło mi to do głowy. On myśli, że to takie łatwe. Widzi i słyszy się to i owo. Nie może. Chyba znalazłem na farmie Bengara pracę w sam raz dla ciebie. Słucham. Przełęcz do Górniczej Doliny kończy się tuż przy farmie Bengara. Biedak ma więc mnóstwo problemów z różnymi bestiami, które schodzą z gór. Przydałby mu się ktoś do obrony farmy. To rzeczywiście niezła propozycja. Przynajmniej nie musiałbym tu siedzieć i gapić się tęsknym wzrokiem na kuźnię. W porządku. To będzie kosztowało 800 sztuk złota. To dużo pieniędzy. Cóż, dla jednego z nas zrobiłbym to za połowę ceny. Ale dla ciebie... I tak liczy się tylko siła. Nie mów tej rzeczy. Oto twoje złoto. Świetnie. Nim wyruszę na farmę Bengara, zastanowię się, kogo mógłbym zabrać ze sobą. Do zobaczenia! Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać, że on wbrew nie wiesz. Nie mów, że o tym nie wiesz. To się nigdy nie zmieni. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie mam czasu na takie rzeczy. Bengar cię potrzebuje. Chcę, abyś wrócił na jego farmę. Jeszcze nie zwariowałem. Tam jest niebezpiecznie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Zatrudniłem najemnika, który będzie pilnował farmy. To zupełnie co innego. Ale zaraz, kto będzie go opłacał? To już mój problem. Chyba odebrałeś mi wszystkie argumenty, prawda? Prawda. Dobrze, a zatem wrócę na farmę. Mam nadzieję, że ten twój najemnik zna się na rzeczy. Thank you.
tam jest. O bogowie! Walka! Oni zrobią sobie krzywdę! Ej, ty! Nie zasłużył sobie na... Czy teraz zamieszkasz na farmie Bengara? Pewnie. Dodatkowa para rąk na pewno się tam przyda. Razem jakoś damy sobie radę.
czym on się tak denerwuje? Trudno być tego pewnym. Nie zasłużył sobie na to. Było dokładnie. Wszystko w porządku? Tak, cisza i spokój. Skąd ty to znowu masz? Malak wrócił. Najwyższa pora. Myślałem, że już nigdy go nie zobaczę. Przecież wiedział o tym wcześniej. Znalazłem ci najemnika. Nie miałem u siebie jeszcze nigdy kogoś takiego. Mam nadzieję, że to się uda. Proszę, weź to. Sądzę, że ci się przyda. Wszystko będzie dobrze. Malak wrócił, ale sytuacja niewiele się zmieniła. Jeśli nie zdarzy się jakiś cud, wszyscy tu zginiemy. Czego nie dowie. Nie można uważać na to, co się słyszy. Naprawdę w to wierzysz? To wszystko tylko pogłoski. Naprawdę w to.